zadzwoniła pewnego wieczoru do mnie koleżanka i mówi, że słuchaj, ale była tak podekscytowana i mówi, słuchaj, mam tak coś genialnego. Mówi, chyba całe życie na to czekałam. Możesz być o 21 Szymonem przy komputerze na godzinę? A ja tak od razu powiedziałam, ja mówię, to właściwie mówię, tak, no czemu nie? I ona mówi, ja ci na Skype'ie wyślę taki link, jest taka prezentacja, ona, i cała tylko było off-air, tak? Ale mówi, nic nie umie ci powiedzieć więcej, proszę, żebyście posłuchali. No i myśmy posłuchali. Mi bardzo się to spodobało od razu. Nie jest może dużo takich osób, ale ja to od razu chwyciłam bardzo. A mój mąż na tej prezentacji zasnął, tak? A więc tyle wiedział, co nic. No i skończyła się prezentacja, ja go tam parę razy szturchałam, on tam potrafiwał, na siedząco spał, ale nie, ja słucham, Skończyła się prezentacja i zadał mi pytanie, o co chodzi, tak? Ja mówię, słuchajcie, nie jestem w stanie powiedzieć, o co chodzi. Mi osobiście bardzo, bardzo się to podoba, ale ja mówię, słuchaj, idziemy spać. Jutro musimy po prostu wrócić do tematu i razem sobie usiąść posłuchać. Za dwa dni faktycznie usiedliśmy przy internecie, ale to była niedziela, byliśmy wypoczęci. Szymon od razu był nastawiony, jeszcze nie wiedział, o co chodzi, ale od razu mówi, daj mi spokój, nic mnie nie interesuje, żadne dodatkowe zajęcia. Dość, tak? Ja mówię, dobra, okej, ja rozumiem, ciebie nic nie interesuje, ale my siadamy i oglądamy. Pooglądaliśmy i ja widziałam już w połowie tego, że coś mu się jak na początku, to się tam słoniaczek, tak? No to w połowie już sobie inaczej usiadł, już sobie podparł się, już jakieś tam zainteresowanie wykazał. Ja mówię, okej. Skończyło się tym, że skomentował, słuchaj, to jest albo nieprawdziwe, albo genialne. Jeżeli jest to drugie, genialne, to szkoda było, żeby to było bez nas. Dzwonię do Danusi i po prostu zapisujemy się do tego klubu. Tak? Mowa jest o klubie podróżnika, największym klubie podróżnika na świecie.